9 sierpnia w piątek w godzinach od 14 do 19 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego przy ulicy Warszawskiej 29 w Kozienicach odbędzie się casting do filmu pod tytułem Wiedźma w reżyserii Katarzyny Jungowskiej. Chciałam serdecznie Państwa zaprosić do udziału w naszym filmie, ponieważ będziemy kręcić sceny wesela. Chciałabym Państwa zaprosić jako gości, filmowych gości weselnych, i zapraszam na casting osoby chętne do współpracy. Wiedźma to film krótkometrażowy, a obsada to znane nazwiska. Wystąpią w nim m.in. Grażyna Szapołowska czy Daniel Olbrychski. Rolę gospodarza planu zdjęciowego pełni gmina Kozienice, a partnerem jest Kozienicki Dom Kultury imienia Bogusława Klimczuka. Chcemy pokazać Kozienice jako miejsce otwarte, miejsce, które sprzyja sztuce filmowej, jako miejsce, gdzie producenci, artyści mogą przyjeżdżać i wykorzystywać to wszystko, co oferujemy jako gmina. Chcemy też zaprosić Państwa. Każdy mieszkaniec będzie mógł spróbować swoich sił. Zostaną wytypowane osoby, które będą mogły zagrać w tym filmie i pochwalić się, że grali u boku Olbrychskiego czy Szapołowskiej. Casting ma wyłonić osoby reprezentujące całe społeczeństwo. Mogą wziąć w nim udział wszyscy bez względu na wiek. Będę szukała właśnie różności. Mamy, dzieci, starsi panowie, mężczyźni, kobiety, młodzież. Także serdecznie zapraszam wszystkich chętnych. Film będzie prezentowany na międzynarodowych festiwalach europejskich oraz amerykańskich. Zapraszam serdecznie. Szczegóły będą na naszych stronach internetowych, na stronach Kozienickiego Domu Kultury. 9 sierpnia ruszamy z castingiem, a w połowie sierpnia rozpoczynamy zdjęcia. Zapraszam. Przypominamy, piątek, 9 sierpnia, w godzinach od 14 do 19 w sali koncertowo-kinowej Centrum Kulturalno-Artystycznego przy ulicy Warszawskiej 29 w Kozienicach.